Niech ryczy z bólu ranny łoś. Zwierz zdrów przebiega. Zanim zaczniemy, jedna istotna sprawa. Żebyście mieli tego świadomość, dzieło, którego fragmenty będziecie mieli okazję za moment obejrzeć, zostało dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej podobno na kwotę 1 000 000 zł. A wiecie, kto płaci na Instytut Polskiej Sztuki Filmowej, prawda? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Samo odwiedzenie strony tego filmu na Filmwebie wzbudziło już u mnie dość spore podejrzenia, no bo przeczytajmy sobie może sam opis. Joanna w towarzystwie przyjaciół wyrusza na poszukiwanie brata. Tropy prowadzą do opuszczonej fabryki. Powiecie, że brzmi to trochę szczątkowo. No właśnie, że kurwa nie, bo po obejrzeniu tego łachtajstwa dochodzę do wniosku, że jest to jedyny fakt, który można w jakiś logiczny sposób opisać w słowach. Jeszcze śmieszniej zaczyna się robić, gdy zjedziemy na główną recenzję tego filmu na tym portalu. W pierwszym jej zdaniu redaktor Muszyński pisze: porę mroku w umyśle miał chyba scenarzysta, gdy tworzył tę poronioną historię. Nie mam pojęcia, w jaki sposób mam wam to opowiedzieć, żebyście cokolwiek zrozumieli. No nie ukrywam, czuję się w tym momencie trochę jak niegdyś Tomasz Lis. Skąd ci biedni ludzie kurwa mają to zrozumieć? Bo ja z tego nic nie rozumiem. Ale no, jak to mawia Tadeusz Sznuk: chcę byście się zesrali ze śmiechu tak jak klaun. Film zaczyna się od dwóch scen z niezbyt sympatyczną staruszką, która przegląda jakieś zdjęcia i znajduje wśród nich sobowtóra kogoś, kogo trzyma w ramce w pokoju. Nie, może to ona, no nie wiemy, jeżeli tak, to należy się tej pani nagroda imienia Zbyszka Buczkowskiego w kategorii megalomanii. Chwilę wcześniej ogląda ona jakieś dzieciaczki przez płot. Bardzo wkurwia ją widok jednej z dziewczynek. Ale czy to będzie miało jakieś znaczenie potem? No gdzieżby, no co? Cofamy się o rok i widzimy, jak Jan Wieczorkowski z kumplem przyjeżdża do jakiegoś pizdolina, aby... aby zobaczyć budynek zakupiony przez byłego syna Jerzego. Z dialogów, które są Okej, zrozumieliśmy, jest to film z gatunku strasznych. Nie musicie nam co 10 sekund napierdalać po oczach i bębenkach efektami tylko po to, aby nas do tego przekonać. Tak jakbym kręcił komedię i na początku każdej sceny kazałbym przebiegać przed kamerą grupie klaunów. Tylko po to, aby zaznaczyć, że ma być śmiesznie. O, bo to taki gatunek, bo to tak specjalnie, to tak ma być. Zamknij mordę, co? Jak będziesz komuś polecał ten film, to mu powiesz: wiesz co, polecam ci ten film, tylko nie przejmuj się, że jest chujowy, bo wiesz, to taki gatunek. Z dialogów, które są typowym, charakterystycznym dla nędznych filmów pierdoleniem o niczym, dowiadujemy się niewiele, żeby nie powiedzieć nic. Ta ruina, 5 milionów? Dostałem kontrakt. Kasę wykupiłem. Halo, biznes? Chciałabym załatwić biznes. Ale spoko, zaraz tego kumpla wciąga coś przez dziurę w suficie i obecnie. Obecnie prowadzone są równolegle dwie historie, które się będą łączyć. Pierwsza jest o czwórce znajomych, którzy jadą gdzieś, ale po drodze pod pretekstem spływu kajakowego zbaczają z trasy do miasta, w którym rok wcześniej zaginął brat jednej z bohaterek, czyli właśnie Jan. Nasza grupka, o czym się wkrótce przekonamy, to banda niespotykanych debili, a zdecydowanie bryluje w niej pod tym względem bohaterka grana przez Katarzynę Maciąg. Grana. W międzyczasie powiedzmy, że poznajemy tę koleżankę ze zdjęcia, która właśnie wychodzi z poprawczaka i jest w ogóle taka, wiecie, niepokorna. To ja, typ niepokorny. Ma ona w zamian za odsiadywanie wyroku pracować przez rok w zakładzie psychiatrycznym i nie wiem, czy nie popełnię w tym momencie jakieś gafy, ale czy to ma w ogóle sens? Czy to jest powszechnie uprawiana praktyka? Trudne dzieciaczki pilnują psycholi, przez co opieka psychiatryka musi pilnować trudne dzieciaczki, aby nie spierdoliły... Nie, jakieś to nielogiczne. Tymczasem nasza gromadka dociera do tej dziwnej miejscowości i jedna z dziewczyn, która jest siostrą zaginionego, nie mówiąc jeszcze nic znajomym, wypytuje mieszkańców o Janka. Przepraszam, widziała pani tego chłopaka? Aśka! Jest, to przez...
Spokojnie, spokojnie, ale przecież nic się jeszcze... To jest coś na zasadzie chrapania ludzi po mordzie wodą w tych kinach 5D. Podjeżdżają wynająć kajaki i oczywiście nie dziwi ich nic a nic, że każdy mieszkaniec tej miejscowości wygląda jak jebane zombie. Co tam, zabawa przecież jest szampańska. Uważaj, bo wpadniesz! Po pierwsze, wiem, że się czepiam pewnie już 50 raz, ale czy ten efekt dźwiękowy na pewno nie został jakoś dodany czasem przypadkiem? To zabrzmiało trochę jak niechciane audio, które zaplątało się gdzieś w projekcie podczas montowania i no, nie bardzo się chce drugi raz filmu renderować, tego pomogłoby wyciąć. Po drugie... Grana. Dajcie mi skręta! Pozwariuję! Błagam, róbcie wszystko, tylko nie dawajcie jej tego skręta, bo ja zwariuję. Jeśli już koniecznie musi coś włożyć do mordy, to niech to będzie najlepiej... korek. Albo ta śmieszna czerwona kulka. Karolina, bo tak ma na imię nasza krewna Stachurskiego, poznaje się z pewnym sympatycznym świrem, który daje jakieś piguły. Ta jako, że przeżywa spory stres związany z zaginięciem jej znajomych z poprawczaka, którzy przybyli z nią do szpitala, wpierdala jej i ma ciekawy lot. Ale kurwa faza. Tymczasem nasza banda geniuszy już jest we wnętrzu widzianego przez nas na początku filmu budynku. Oczywiście ten chłopak, który sobie robi jaja co chwilę, że coś go porywa, za chwilę zostaje wciągnięty do dziury, w której rok wcześniej przepadł kumpel Wieczorkowskiego. Wreszcie udaje się go jednak jakoś wyszarpać. Gdy już jakimś cudem opuszczają ten nawiedzony budynek, jedna z bohaterek w absolutnie autentyczny sposób dochodzi do niepokojącego odkrycia. Kurde! Zabrali nam kajaki! Zostaje nam wódę i dwa śpiwory. Trzeba przyznać, że chłopak przejawia tutaj bardzo optymistyczne podejście do życia. Albo po prostu aż tak bardzo chce zaruchać, że nie ma żadnych oporów. Byliśmy tak blisko Wrocławia, to pomyślałam, że was tutaj ściągnę. Już rok minął, a Adasia jeszcze nie znaleziono. Mam tylko te MMS-y. Przepraszam, ale myślałam, że jak nadłożymy trochę drogi, to się czegoś dowie. Tata się strasznie martwi. To się nazywa perfekcyjne wyczucie czasu. W dzisiejszym odcinku Michał udowadnia, że gdy kobieta opowiada ci o tragedii rodzinnej, to oznacza, że jest to perfekcyjny moment na wsadzenie jej języka do mordy i palca. Ciekawe, gdzie ten koleżka chodzi bajerować dupy. Pewnie do poczekalni na Ojomie, albo kurwa na cmentarz. Nagle przychodzi strasznie dziwny typ, co oczywiście nikogo specjalnie nie dziwi. Do czasu, aż po wzięciu bucha, krew zaczyna mu wyciekać z każdego otworu na jego twarzy i kto wie, czy tylko twarzy. Opowy! Stop, nie, 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 nie i chuj. Nie. Nie! Kurwa! Ja myślałem, że wy zostaliście w tym lesie, bo wam zajebali kajaki i nie macie jak wrócić, a wy kurwa w 10 sekund z buta nagle przemieszczacie się w miejsce, w którym zostawiliście samochód. Plus jest taki, że ta raszpa zostaje postrzelona, reszta się rozdziela. I nagle mamy już dzień. To też się pewnie da jakoś wy... Masz telefon. Naładowany. Biegłaś przez całą noc i nagle ci się przypomniało, że może warto byłoby do kogoś przedzwonić. Ty tempa pizdo. W międzyczasie uduszony zostaje ten chłopaczyna, bo aktor grający go jest mniej znany niż Kuba Wesołowski. Swoją drogą bezcelowość jego śmierci jest urzekająca. Jakieś stare niemieckie pryki przeprowadzają na nim eksperyment związany chyba z rażeniem go prądem, po czym pytają się go, jak się nazywa. Ja jestem! Rafał Zarzecki z kurwielu! Das ist falsch! Iżdzi to ten muszę! Denowu, bo mnie! Scheiß Kerl! Bo podkładać głos,
to trzeba umieć. I on natrafia w końcu na komisariat jednak. Tam okazuje się, że komendant też jest chyba umoczony w niezrozumiałą intrygę i dziewczyna zostaje porwana. Jeśli jesteście znudzeni losami czwórki, sorry, już trójki debili, to się dobrze składa, bo reżyser przychodzi teraz do wyczynów jednej idiotki. Karolinka wyrywa się lekarzom i wraz z poznanym wcześniej świrem próbuje uciec. Ten pomaga jej m.in. blokując rozsuwane drzwi miotłą. W ogóle co kilka sekund dzieje się tu coś głupiego i strasznie przeszkadza to w normalnym odbiorze. Na przykład co tu robi ten typ i po co w ogóle robi, kto to jest, czemu jego jedyną rolą jest otrzymanie ciosu w jaja. Skąd świr nagle wziął ten drut do zablokowania włazu i tak dalej, i tak dalej. W podziemiach okazuje się, że przetrzymywani tam są ludzie w akwariach, wśród których jest też przytomna Joanna. A fajki masz? Pewnie. W dupie je przechowała. No i tak w trójkę biegałem sobie po podziemiach, potem znowu trochę po szpitalu. Wiecie, napięcie, emocje. Joannę porywa Waldek? Waldek kiepski się tu jakoś odnalazł, no proszę. Karolina ze świrem przesłuchują lekarza i dowiadują się w końcu, o co tak naprawdę chodzi. Otóż pracownicy szpitala porywają młodych i tam ładnych ludzi po to, aby wszczepiać w nich duszę starych bogaczy, którzy umierają i otrzymują za to pieniądze. I najwyraźniej zamieszany w to jest nie tylko szpital, ale też, jak już wcześniej widzieliśmy, całe miasto. Wkrótce blondyna i wariat też zostają schwytani i... Zastrzelił. Brawo, kurwa! Zadowolony, Jurek Mordel. Zadowolony? Tak. Żona w domu także. Żona też. Pitagoras przywiozł z Egiptu tajemnicę przechodzenia tuż do innych ciał. Ty pieprzysz, jaki kurwa Pitagoras? Nie było prądu nawet. Dobra, pół godziny, dotrwajmy. Oczywiście nasze mądre dziołuszki zostawiają dziada tak jak leży i biegną dalej, nie mając pojęcia gdzie. Odnajdują świra i Jakuba Wesołowskiego, który od teraz mimo swojej obecności będzie wnosił do filmu dokładnie tyle samo, co podczas ostatnich 30 minut, gdy nie mieliśmy okazji w ogóle go oglądać. Musimy dostać się do szpitala! Po chuj, byliście tam już 100 razy i za każdym razem was ktoś łapał. Teraz będzie inaczej? No ni chuja! Teraz odnaci nos. Mała polska kurwa. Okej, za ten jeden tekst macie plusa, jest świetny. Mała polska kurwa. Odnaci nos, teraz odnaci nos. Polska kurwa. Odnaci nos. Polska kurwa. Odnaci nos, teraz odnaci. Nosa niestety nie ucina, ale w ramach pozbycia się stresu strzela do wszystkich chorych psychicznie pacjentów. Co oni robią z tymi trupami? Jakim cudem mają to potem ujść na sucho? Gdzie ten szpital się znajduje? Gdzie to miasto się znajduje? Co to jest, jakaś kurwa zaginiona osada, że można sobie strzelać do ludzi w ramach rozrywki? Dlaczego ja wciąż uparcie staram się w tym szukać logiki? Halucinacjonen. Rób swoje! Ale ją przerżnęłaś. No, ale ją przerżnęłaś. Nie wiem, co... Mam dość, nie wiem nawet, nie powiem wam, co się stało, bo sam kurwa nie wiem. Przejdźmy już do momentu kulminacyjnego, gdy wszystko odwraca nam się do góry nogami. Babcia przewieziona zostaje do innej sali i teraz jej dusza ma wejść w ciało tej czarnej. Halten Sie aus! Das dauert nicht lange! Kirchhoff! Ich weiß, ist nicht diese. Ich weiß, die andere vorzubereiten. Du! Die ist auch gut. Schauen Sie! Scheiße! Aha, wspomniałem, że dialogi pomiędzy tymi starymi ludźmi są po niemiecku? Czy to przeszkadza? Nie.
O ile kurwa znasz niemiecki, jeżeli nie, to ta i tak niezrozumiała historia staje się jeszcze bardziej popierdolona, bo nie wiesz, o czym oni mówią. No ale dobra, w końcu dojdzie do tego zabiegu, podczas którego niemieckie dziady zostają zjarane na węgiel. Jakimś cudem za chwilę ciało dziada znajduje się gdzieś w korytarzu. Natrafia na nie Karolina ze świrem. Wydaje się, że czwórka ocalałych skończy już dobrze, ale przed szpitalem nagle okazuje się, że czeka na nich ten brat Aśki, Wieczorkowski. No i tak sobie jadą autem i tak sobie jadą, nie? I żadnych pytań, żadnych wyjaśnień, skąd ten gość się w ogóle wziął, nic. Ja nie mam ochoty. To tak jak ja. Zamknij wreszcie mordę. Powiedz, że mógłbym być twoim facetem. Mógłbyś. Przepraszam, na jakiej podstawie, skąd w ogóle się, skąd, przegapiłem jakiś romans w tym... Dobra, dostałeś kulkę, zdychaj, nie będziemy się pierdolić. To dzięki. No dobra, chcecie się dowiedzieć, o co tu tak naprawdę chodzi? Ja wiem, że zgubiliście pewnie już wątek w najlepszym wypadku w połowie, ale spokojnie. Jan wam zaraz wszystko wyjaśni. Kilku zdychających szwabów tylko czeka, żeby zrobić przelew. Milion od łba. Wierzą w co chcą wierzyć. Zobaczą twój występ, następnego dnia będą tutaj leżeć. Ja im zrobię przesiadkę w piękne młode ciała, tylko że zanim się obudzą, będą leżeć kilka metrów pod ziemią. A co, wchodzisz w to? 5 minut gwiazdorstwa, pół bańki twoje. Jak myślisz, kto zapłacił, żebyś nie poszła do pierdla? Gdyby nie przejął tej firmy, żebyś była trupem. Rok musiałem znosić ich towarzystwo. Czyli tak, wszystko, ale to dosłownie, no wszyściutko zostało od początku ukartowane przez tego typa. Wszystko, całe ci ludzie w mieście, szpital, wszystko zostało przez niego ukartowane po to, aby... To taki miał, no, świetny plan. Chuj, jeszcze byłbym to w stanie może zdzielić. Jeszcze wiem, że ciężko zaakceptować, że trzeba by było przejść przez stertę takiego gówna, żeby w rozwiązaniu całej historii dostać taki farmazon, ale okej, no to jest film, zdarza się, nie? Jeszcze okej. Do momentu, aż bohater grany przez Jana Wieczorkowskiego zaczyna nam tłumaczyć, w jaki sposób on tych starych ludzi przekonuje do tego, że ta metoda działa. Wiesz co? Trochę skłamałem, ponieważ teraz podetnij ci żyły. Ty umrzesz. Ja to sfilmuję. Potem puszczę od tyłu i Niemcy zobaczą, jak Gertruda wraca do żywych. Puścisz to od tyłu i oni pomyślą, że to jest zmartwychwstanie. To metoda jest genialna. Teraz pokażę wam. Udowodnię wam teraz, że potrafię wyżygać banana w taki sposób, że znajdzie się on z powrotem w skórce nieruszony. Abyście cię zesrali, weźmy kutane klam. Zabyście mnie jechali, bo jestem masą listą. Zabyście cię zesrali, koza! Krzysztof! Mierzam z pachle łokciem, mierzam z pachle łokciem. Mierzam z pachle, mierzam z pachle, mierzam z pachle łokciem. Zabyście się zesrali, ze śmiechu tak jak klaun. Zabyście się zesrali, zabyście się zesrali. Umieraj szybciej, bateria pada. Wyobraźcie sobie, że jego zajebiście najgorszy na świecie przechujowy plan nie uwzględnił również tego, że no wypadałoby może przed wykonaniem takiego nagrania naładować kamerę, baterię w kamerze. Mamy tu, moi drodzy, eksplozję najczystszego debilizmu w naszą mordę, ale to chuj, za chwilę dzieje się jeszcze to. Tymczasem nie powinnaś być, nie wiem, skrępowana. Serio, człowieku, nagrywasz ją, czyli no ewidentnie patrzysz w jej stronę i nie widzisz kurwa tego, że ona coś łapie ręką i zaraz ci to będzie chciała prawdopodobnie wsadzić w oko.
Dobra, nieważne, koniec, ona ucieka, ale okazuje się, że stop, do którego wsiada, prowadzi jakaś stara Niemka i po drzemce budzi się znowu Karolina na tej stacji, co na początku i koniec. Co za ironia losu, co za przewrotne zakończenie. Klasyk. Chuj, nie. Żeby nikt nie mówił, że jestem niesprawiedliwy, to no fakt, przyznaję, zdjęcia są super i lokacje też dobrane wzorcowo, chociaż za chuj nie rozumiem, nie potrafię zrozumieć, bo jaką cholerę ekipa filmowa musiała lecieć aż do Buenos Aires tylko po to, aby nakręcić tam dwie pierwsze sceny z babcią. Coś trzeba było zrobić z sianem, nie? Poza tym, co mi z tych pięknych ujęć, ładnych zdjęć i ciekawych lokalizacji. Film to nie to samo, co sesja zdjęciowa, nie? Bo jeśli chodzi o poziom gry aktorskiej, to jestem kompletnie, kurwa, załamany tym, co zobaczyłem. Nie wiem tylko, czy można w ogóle winić o to aktorów, bo podejrzewam, że po przeczytaniu scenariusza nikt z obsady nie wiedział, co ma tak naprawdę zagrać. Andrzej Chyra nie uratował nieruchomego poruszyciela, a tutaj nie dość, że nie ma co ratować, to jeszcze tak naprawdę nie ma kto tego ratować, no. Ale jeśli zadalibyście mi pytanie, czy warto obejrzeć film Pora Mroku, to odpowiedziałbym zdecydowanie tak. Jeżeli tylko odrzucimy jakieś opory moralne i potraktujemy ten obraz jako komedię, która nie miała być komedią, wiecie, coś na zasadzie The Room, to jeśli tylko zadbacie o to, aby wasz łeb nie był jakoś specjalnie trzeźwy, to zagwarantuję wam to basę rozrywki. Nie ma w tym ani trochę nudy, jest tylko czysta głupota, którą bardzo łatwo można chłonąć i okładać sobie twarz niczym maseczkę z zielonych ogórków. Dlatego, drodzy twórcy, nie gniewajcie się na mnie, bo ja naprawdę ze szczerego serca polecam wypożyczenie waszego filmu. Może nie w takich celach, w których wy byście tego chcieli, ale pieniądz to pieniądz. A ja lecę, muszę lektury. Mała polska kurwo. Odnaci nos, teraz odnaci nos. Mała polska kurwo. Odnaci nos. Polska kurwo. Odnaci nos, teraz odnaci nos. Teraz odnaci nos. The master. Co pan robi, policzy? Rozum pan stracił.